24 pytania. Rozmowa poranka. A Państwa i moim gościem jest pan minister Maciej Wąsik, wiceszef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Dzień dobry, panie ministrze. Dzień dobry, witam serdecznie. Panie ministrze, wczoraj doszło do wizyty szefa Frontexu w Polsce. Część mediów, która się domagała tej wizyty i domagała się sprowadzenia Frontexu na polskie granice, przemilczała tę wizytę, a ta wizyta była bardzo ważna. Dlaczego? Pierwsza rzecz to gwoli takiego uzupełnienia. Nie doszło do wizyty szefa Frontexu w Polsce, bo siedziba Frontexu jest w Polsce, europejska. Ja, przepraszam, na granicy, na granicy polsko-białoruskiej. Tak, była wizyta, miała miejsce wizyta szefa Frontexu na granicy polsko-białoruskiej. Szef Frontexu pojechał tam razem z moim kolegą, wiceministrem spraw wewnętrznych i administracji, Bartoszem Grodeckim. Razem spotkali się ze Strażą Graniczną, wizytowali pas granicy i rozmawiali na temat problemów dotyczących nielegalnej migracji. I przyznam się, że rzeczywiście byłem zdziwiony, że media, bo był komunikat oczywiście z tej wizyty, zarówno komunikat, który wydało MSWiA, jak i komunikat, który wydało Frontex, ale media, które dotychczas, wręcz czasami historycznie domagały się wsparcia Frontexu, no niemalże tej wizyty nie zauważyły. Powiem... Tak. Chciałem powiedzieć tak, że to była dobra wizyta i dobra rozmowa i tak jak rozmawiałem z moim kolegą, który z szefem Frontexu był na granicy, no jakby uzyskujemy pełne wsparcie i współpracę. Także zapoznam się szef Frontexu z siłami, które mamy na granicy z Białorusią. Był pod wrażeniem i wyraził to i wydaje się, że możemy tutaj... W ogóle współpracujemy z Frontexem, wymieniamy się informacjami i liczymy na współpracę na jednym z pól, które dotyczą nielegalnej migracji. Chodzi tutaj o tak zwaną readmisję, czyli wywożenie z powrotem do ich krajów pochodzenia imigrantów, którzy nie otrzymają azylu, którzy gdyż pojawili się w Polsce nie ze względu na prześladowania, tylko ze względu na inne uwarunkowania. Po prostu chcieli się przeprowadzić w miejsca, gdzie świadczenia socjalne są dużo większe. I liczymy na to, że Frontex będzie tutaj nas wspierał w tym, żeby te osoby, które znalazły się jednak w Polsce w sposób nielegalny, przeszły przez zieloną granicę i nie uzyskały wsparcia po ochrony międzynarodowej, albo nawet o nią nie wystąpiły, bo większość osób, które zatrzymujemy po przekroczeniu granicy, nie występuje ochrony międzynarodową. Że właśnie Frontex będzie nam tutaj mocno pomagał w tej readmisji z powrotem do Iraku, do innych krajów pochodzenia tych ludzi. Ile osób, które przekroczyło nielegalnie granicę, złożyło wnioski o pozostanie w Polsce, uzyskanie azylu w Polsce, uzyskanie prawa pobytu w Polsce tymczasowego? Nieco ponad 40%, z czego trzeba tutaj sobie śmiało powiedzieć, że to nie jest tak, że one przychodzą i składają wnioski. Często po jakimś zastanowieniu w obozie, dowiedziawszy się, z czym się to wiąże, zdarza im się złożyć taki wniosek, ale większość z osób, które zatrzymujemy, nie chce być w Polsce. Większość osób, które zatrzymujemy, no liczy, że trafią do Niemiec i mało tego, większa część osób, które złożyły wniosek o pomoc międzynarodową, też liczy, że nawet jeżeli dostaną w Polsce, to później uda im się przemknąć do Niemiec. Wiemy o tym. Chciałem powiedzieć tak, że Litwini ostatnio podali dane i rozpatrzyli w jakimś ostatnim okresie 600 wniosków o udzielenie ochrony międzynarodowej i ani jednego wniosku nie rozpatrzyli pozytywnie. No ze względu na to, że jest to sztucznie wywoływany problem migracyjny, że Irakijczycy nie uciekają przed żadną wojną, że po prostu widzimy to w różnych miejscach, także w internecie, na tych forach, które, na arabskich forach, które mówią o migracji, że to jest po prostu sposób na lepsze życie, sposób dostania się miejsca, gdzie jest wysokie, gdzie są wysokie świadczenia socjalne, jak często oskokują migrantów organizatorzy tego przemytu i tych migracji, że od razu otrzymają mieszkanie w Niemczech i wysoki socjal, który jest wyższy niż to, co zarabiają u siebie.
Panie ministrze, napływają z Białorusi dramatyczne doniesienia, że organizatorzy nielegalnego przerzutu na polską granicę tych ludzi, imigrantów, zabierają im pieniądze, zabierają im wszystko niemalże. Czy w takiej sytuacji można tych ludzi odesłać tam, skąd oni przybyli, jeżeli zostali zatrzymani na pasie granicznym w Polsce? My innej drogi nie mamy, żeby uniemożliwić wejścia takim ludziom do Polski. Po prostu tak stanowią przepisy, tak stanowi cały system. Granica państwowa musi być chroniona. Na tym polega praca straży, służba Straży Granicznej, innych służb, które ją wspierają. No, one są po co? Nie po to, żeby legalizować nielegalną migrację, tylko po to, żeby chronić granice. I robimy wszystko, żeby ta granica była jak najlepiej strzeżona. Także podkreślę, że Straż Graniczna oprócz ochrony granic no, niezwykle mocno walczy z takimi grupami, które przyjeżdżają po tych migrantów w okolice granicy z zachodu. To są ludzie, którzy dostają pieniądze od mafii za to, że z jakimś busikiem, czy nawet zdarza się samochodami osobowymi, zabierają pewną grupę, gaz do dechy i lecą do Berlina, żeby te osoby zawieźć. No, teraz skutecznie z nimi walczymy. Mamy już ponad 200 osób zatrzymanych tego typu, różnych narodowości, ale także są niestety Polacy. Panie ministrze, macie kontakty z ministrami spraw wewnętrznych innych krajów, krajów unijnych. Czy Niemcy przygotowują się do tego, żeby nie przyjmować tych nielegalnych migrantów? Czy oni podejmują jakieś działania? Pytałem się o niemiecką Straż Graniczną, niemiecką policję, odpowiednik Polskiej Straży Granicznej. Oczywiście, która... że tak. I no właśnie. Współpracujemy ściśle z Niemcami, wymieniamy się informacjami, prowadzimy wspólne działania. Mamy nie tylko na Zburzański czy Podlaski Oddział Straży Granicznej, ale mamy na Dudrzański Oddział Straży Granicznej i te działania także na zachodniej granicy konsekwentnie, systematycznie prowadzimy, współpracując z Niemcami. Niemcy rzeczywiście zanotowali większy napływ migrantów. To są głównie dwa kierunki. To jest głównie kierunek litewski i kierunek słowacki, bo musimy sobie jasno powiedzieć, że Litwini to jest małe państwo i mają długą granicę. Ich przepisy nie pozwalają na zrobienie takich ściśle zamkniętych ośrodków, jakie są w Polsce, gdzie decyzją sądu te osoby, które przekraczają nielegalnie granicę, się znajdują. I często te osoby mogą wychodzić na przepustkę i nie wracają. I przyznam się, że po prostu starają się także przedostać przez granicę polsko-litewską. My ją też monitorujemy, ale nie tak silnie jak granicę z Białorusią. To oczywiste, bo Litwa jest krajem Schengen, nie jest dla nas krajem wrogim, jest krajem przyjaznym i oczywiście tam też pojawiają się na granicy polskie patrole, natomiast no, nie takiej intensywności jak na Białorusi. Także jest taki szlak przerzutowy przez Słowację i tamtędy też do Niemiec docierają migranci. I, no, zresztą mówmy się, że Niemcy są jak gdyby mekką migrantów. To jest państwo, które na swoje świadczenia socjalne, swoje zabezpieczenie, swój dobrobyt, no wszyscy chcą się dostać do Niemiec. I mają bardzo przykre doświadczenie z 2015 roku, trzeba to przypomnieć, bo wtedy te otwarte szeroko ramiona do migrantów zostały powoli zamknięte po tym właśnie złym doświadczeniu. Chyba nikt nie ma teraz wątpliwości z osób rozsądnie myślących, że mamy politykę, że mamy stan wojny, jeżeli chodzi o wojnę hybrydową, że mamy bardzo silny konflikt migracyjny. Nie wiadomo, czy on się skończy i czy się zakończy w najbliższych miesiącach. Czy państwo się liczą z tym, że może zostać przedłużony stan wyjątkowy po tym okresie, jak teraz został przedłużony o kolejne tygodnie? Czy bierzecie taką możliwość, taką ewentualność pod uwagę? Nie bierzemy takiej możliwości pod uwagę, bo nie ma takiej możliwości prawnej. Konstytucja mówi, że stan wyjątkowy może być przedłużony tylko jeden raz na okres nie dłuższy niż 60 dni. I my właśnie to żeśmy zrobili, ale przygotowujemy się na sytuację, kiedy ten stan wyjątkowy się skończy. My musimy być już jeszcze lepiej przygotowani do tej sytuacji. Pragnę państwa zapewnić, że państwo polskie się przygotowuje niezwykle intensywnie do tego. Ja zdaję sobie sprawę, że tak naprawdę to jest długi marsz i ten problem ze strony Łukaszenki może nawracać co jakiś czas i
musimy sobie teraz poradzić, zbudować mocne zabezpieczenia na granicy. Działamy szybko. Jestem przekonany, że podołamy temu zadaniu. Zadałam pytanie dlatego, że pojawiły się w mediach informacje, że MSWiA będzie chciało nagiąć lub wręcz złamać prawo, właśnie przedłużając niezgodnie z konstytucją stan wyjątkowy. Macie Państwo wyraźną odpowiedź. Nie będzie przedłużenia stanu wyjątkowego. Będą natomiast podejmowane inne działania. Informacja z ostatnich godzin. Straż Graniczna dostała samochód pana Sławomira Nowaka zabezpieczony w śledztwie. Czy to się stało zgodnie z prawem, panie ministrze? Mówię szczerze, to nie spotkałem się z taką informacją. Natomiast wiem o tym, że Straż Graniczna objęta była ustawą modernizacyjną i otrzymała bardzo dużo nowoczesnego sprzętu w wyniku tej ustawy uchwalonej w 2016 roku. Ona zaczęła działać w roku 2017 i w tej chwili szykujemy nową ustawę. Ona jest w zasadzie gotowa. Lada chwila trafi na posiedzenie rządu, na obrady rządu. To będzie ponad 10 miliardów wsparcia zarówno dla funkcjonariuszy, jak i wsparcia sprzętowego dla formacji, jak i inwestycji budowlanych różnego typu. I oczywiście Straż Graniczna jest jednym z tych elementów objętych ustawą modernizacyjną. Jestem przekonany, że naszym funkcjonariuszom, czy policji, czy Straży Granicznej, czy na pewno też wojska nie zabraknie sprzętu. A państwo będzie dla nich miało środki tak, żeby mogli działać skutecznie. Bo w tej chwili skuteczność jest najważniejsza. Proszę państwa, jeszcze raz powtórzymy. Wbrew doniesieniom niektórych mediów nie będzie już przedłużony stan wyjątkowy, natomiast będą podejmowane bardzo intensywne działania na granicy, żeby zapobiec nielegalnej migracji. Bardzo dziękuję za rozmowę państwa. Moim gościem był pan Maciej Wąsik, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji. Dziękuję panie ministrze.